tym roku gospodarzem powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych był Nowy Świętów. Pogoda dopisała, podobnie jak duch rywalizacji. Zmagania grup kobiecych i męskich wspierała grupa Azoty. Grupa Azoty Kędzierzyn kojarzy się przede wszystkim z fabryką nawozów, ale z drugiej strony my bardzo mocno stawiamy na szeroko rozumiany CSR i tak zwaną społeczną odpowiedzialność biznesu i chcemy wspierać szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym. I to dzisiejsze wydarzenie, czyli powiatowe zawody sportowo-pożarnicze bardzo dobrze wpisują się właśnie w ten katalog różnego rodzaju. Grupa Azoty od lat angażuje się w tego typu działania, których zadaniem jest budowanie poczucia lokalnego bezpieczeństwa. Chcemy współuczestniczyć, chcemy wspierać, chcemy być obecni. Tak jak od ponad 150 lat Straż Pożarna jest obecna w życiu każdej miejscowości. Wzmianki mówią, że straże pożarne powstawały 153 lata temu. Kto zakładał straże pożarne? Zakładały je tamtejsze kółka rolnicze. Tamte kółka rolnicze handlowały artykułami spożywczymi, to co robiły gminne spółdzielnie. Budynki były stare, kryte słomą, były pożary i ze swoich członków powoływali ochotnicze straże pożarne. Później to się wydzieliło. Straż Pożarna, ale także koła gospodyń wiejskich i inne oddolne inicjatywy do dziś są sercem życia każdej wsi. Pododdziały na prawo, patrz! Chcemy być widoczni podczas takich inicjatyw, takich wydarzeń i wbrew pozorom z ochotniczymi strażami pożarnymi współpracujemy już od wielu, wielu lat i też jako spółka, jako Grupa Azoty Kędzierzyn, bo może to nie jest powszechna informacja, sami mamy na terenie zakładu swoją jednostkę ratowniczo-chemiczną. Jak słyszymy, Grupa Azoty sama uczestniczy w systemie gaśniczym, dlatego tak dobrze wie, że oprócz wytrenowania ważny jest sprzęt. Tak zwana torba przedmedyczna, którą tutaj jako Grupa Azoty Kędzierzyn razem przy współpracy z opolskim oddziałem KRUS-u ufundowaliśmy dla organizatorów i gospodarzy dzisiejszych powiatowych zawodów strażackich, czyli dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świętowie. Wartość tej torby to około 5000 zł. To także potwierdzenie ścisłej współpracy opolskiego KRUS-u i Grupy Azoty z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Wystartowali zawodnicy OS. Sprawiedliwym sędziowaniem zajęła się powiatowa straż pożarna z Nysy. Współpraca jest bardzo ważna na wielu płaszczyznach, przede wszystkim na płaszczyźnie interwencyjnej działań ratowniczo-gaśniczych, ale również w podnoszeniu sprawności jednostek OSP. Są szkolenia ochotniczych straży pożarnych, które prowadzimy, ale takim podnoszeniem sprawności ochotniczych straży pożarnych są też zawody sportowo-pożarnicze, które odbywają się na szczeblach gminnych. Dzisiaj mamy okazję obserwować zawody na szczeblu powiatowym. Zawodowa Straż Pożarna przekazuje swoje doświadczenia młodszym kolegom, czyli druhnom i druhom. Zobaczmy, jak sobie radzą.